Działalność kulturalno-społeczno-oświatowa Śląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to bardzo szeroki wachlarz przedsięwzięć. Realizacja tych zadań wynika z zapisów określonych statutem Śląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i bezpośrednio związana jest z realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działania na lata 2012-2014 Śląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i lata następne. Bazą tych działań jest oczywiście Spółdzielczy Dom Kultury, który prowadzi tak różnorodne formy działalności, które gwarantują nam udział wszystkich grup wiekowych naszej spółdzielczości. Warto tutaj podkreślić, że w stałych formach, które proponuje Spółdzielczy Dom Kultury, każdego miesiąca bierze udział od 350 do prawie 500 osób. O wszystkich innych formach, które również cieszą się dużym zainteresowaniem, myślę, że przekona i poinformuje Państwa ten program. W Spółdzielczym Domu Kultury działają liczne koła i kluby zainteresowań. Prowadzone są tu zajęcia artystyczne i rekreacyjne, dzięki którym dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swoje pasje i talenty, a także ciekawie spędzić czas. Wszystkie panie, które chcą zadbać o ciało i kondycję, mogą zapisać się na gimnastykę lub dołączyć do klubu osób z nadmiarem szczęścia. Długą tradycją Spółdzielczego Domu Kultury są zajęcia prowadzone dla pań w eleganckim wieku. Spółdzielczy Dom Kultury zaprasza wszystkie panie w eleganckim wieku, to znaczy 50+, na zajęcia, które odbywają się w dwóch formach. Jest to gimnastyka usprawniająca pań. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i na tych zajęciach są prowadzone ćwiczenia usprawniające cały organizm. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem, panie poznają się, czasem nie znają sąsiadki, a właśnie na zajęciach poznają sąsiadkę. Zawiązywane są przyjaźnie, panie nawzajem się motywują. No i chętnie przychodzą na zajęcia i wszystkie panie, które jeszcze nie były, zapraszam we wtorek i w czwartek na zajęcia. Drugą formą jest klub osób z nadmiarem szczęścia. Są to osoby, które parają się z nadwagą. Zajęcia dla tych osób odbywają się 3 razy w tygodniu. Jedne zajęcia odbywają się na basenie i 2 razy w Spółdzielczym Domu Kultury. Również zapraszam wszystkie panie i panów, bo to jest koedukacyjna grupa, do przyjścia i zobaczenia, że zajęcia są naprawdę bardzo budujące, bardzo fajne. Pasjonatów gry w szachy zachęcamy do zapisania się do koła szachowego. Spółdzielczy Dom Kultury prowadzi także zajęcia muzyczne, plastyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży. Since I'm never home when nobody's is a mess, and I miss your ginger hair in a way you like a dress. Would you come on over? Stop making a fool of me. Why did you come on over that dream? My red. Oh,
Dzięki zajęciom w Spółdzielczym Domu Kultury nauczyłam się precyzyjnie posługiwać ołówkiem, lepiej malować farbami, dostrzegać więcej barw. A swoją przyszłość wiążesz z plastyką? Tak, chciałabym iść do liceum plastycznego. Na zajęcia przychodzę od 2 lub 3 lat. No tak, zaczęłam przychodzić, no bo moje koleżanki zaczęły przychodzić, no i tak chciałam z nimi spędzać więcej czasu. Lubię te zajęcia, bo uczę się na pewno więcej niż w szkole i mam więcej czasu na dopracowanie różnych rzeczy, no i dlatego lubię tutaj przychodzić. Ważnym aspektem tej działalności jest skupienie wokół spółdzielni i wszelkiego rodzaju organizacji społecznych, stowarzyszeń, które mogą tutaj liczyć na pomoc organizacyjną, jak i również dzięki spółdzielni mają możliwość skorzystania tutaj z pomieszczeń na stałe spotkania. Trzeba również dodać, że wiele akcji prowadzonych jest w ramach wolontariatu albo przy wsparciu wolontariatu. Przy Spółdzielczym Domu Kultury od kilku lat działa klub kolekcjonera i hobbysty. Jak mówi prezes klubu, celem działalności jest pogłębianie wiedzy, propagowanie kolekcjonerstwa, szerzenie zamiłowania do sztuki, a także uchronienie rzeczy starych i współczesnych od zniszczenia i zapomnienia. Sieradzki Klub Kolekcjonera i Hobbysty działa tutaj na terenie Sieradza od 2010 roku. Przy Spółdzielczym Domu Kultury mamy swoją siedzibę, gdzie wszystkich zainteresowanych i ich chcących poznać świat kolekcjonerski zapraszamy na spotkania w każdą drugą środę miesiąca. Od godziny 17 do 19:20 się tutaj spotykamy. Można tutaj uzyskać dużo informacji na temat zbierania, kolekcjonowania, przechowywania różnych przedmiotów. Takim naszym celem nadrzędnym jest ocalenie wszystkich starych, głównie pocztówek, listów, dokumentów, rzeczy, które są związane z naszym regionem, acz nie tylko, bo są tutaj też kolekcjonerzy, którzy zbierają lampy, obrazy, aparaty fotograficzne, porcelanę, szkło i wiele innych rzeczy związanych z jako tak szeroko pojętymi starociami, acz też już teraz jest. Czasy PRL-u się skończyły i tamte czasy też chcielibyśmy jakoś tak zatrzymać w naszych pamięciach, także pamiątki związane z tamtymi czasami też zbieramy. Tak jak wspomniałem, do naszego klubu jak najbardziej zapraszamy wszystkich, którzy chcą się coś dowiedzieć o swoich zbiorach, o swoich starych rzeczach. Udzielimy jakiejś tam informacji, pomocy. Z jakiego okresu, co potrzeba wiedzieć na ten temat. Także wszyscy są mile widziani. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przez cały rok organizuje dla członków spółdzielni różne imprezy, pikniki i spotkania. Spontanicznie, na rowerkach jesteśmy. Jak się podoba? Bardzo fajnie, miło jest.
Dzieci najwięcej korzystają. No. Dziecko mamy, przyszliśmy na, z dzieckiem, żeby zobaczyło. No. No, co roku czekamy na to, bo córka wspomina to mile i zawsze się myśli o tym, że spółdzielnia robi to dla, no, dla nas wszystkich, bo wszyscy się tu schodzimy. I jak się podoba? No jest fajnie. Spotyka się sąsiadów, dzieci z klas, rodziców dzieci. Proszę panią, blisko mieszkam, ponadto to jest fajna zabawa dla moich wnuków. Szedłem tak na spacer sobie, proszę panią, obejrzeć co tu jest i tak dalej, dowiedzieć się czegoś, niczego i tak sobie popatrzeć po prostu, no, odprężyć się i spokojnie ten wieczór spełnić. No jest dużo zabaw dla dzieci, także jestem też córeczką 7-letnią. No powinny być częściej takie atrakcje, żeby trochę rozerwać tych dzieci. Raz, dwa i trzy i cztery, wyłączamy komputery. 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 Świetnie! Kto to uważa? A jest, no to uwaga, kto to tema? Nie płacz dziewczyno, kochana, nie czekaj na swego cygana. Jeszcze raz. O nie płacz dziewczyno, kochana, nie czekaj na swego cygana. Ważną rzeczą działań Spółdzielczego Domu Kultury jest również fakt, że wszyscy uczestnicy, przede wszystkim ci uczestnicy, którzy chodzą na stałe formy, mają możliwość zaprezentowania się nie tylko na imprezach wewnętrznych, ale również na imprezach zewnętrznych, bo sami bardzo dobrze wiemy, że jeżeli już coś robimy, poświęcamy temu czas, warto to pokazać innym, a przede wszystkim pochwalić się z tego, co już nam udało się zrobić czy uzyskać. Więc ci uczestnicy mają taką możliwość zaprezentowania się i nie tylko tutaj właśnie w samej spółdzielni, ale również na imprezach tego typu jak festyny, konkursy, przeglądy, albo chociażby jak soliści Spółdzielczego Domu Kultury mają możliwość co roku wystąpić przed gwiazdami Estrady Polskiej.
Cóżeś ty, dziewczyno, robiła, żeś przez całą nockę świeciła. La 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 la, żeś przez całą nockę świeciła. Robiutko kapustę siekała, na ciebie chłopaka czekała. La 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 la. Kółeczko, gdzie żeś ty pukała, gdzie żeś ty bywała, gdzie żeś ty bywała, gdzieś tak długo u nas nie kukała, u nas nie kukała, a kuku. Działalność Spółdzielczego Domu Kultury to przede wszystkim edukacja artystyczna dzieci i młodzieży. Czynimy to w bardzo wielu formach, poprzez właśnie koła i kluby zainteresowań. I mamy bardzo rozbudowane sekcje taneczne, wokalne, instrumentalne, plastyczne. Ale działalność Domu Kultury nie może skupiać się tylko na edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, bo mamy również dorosłych. I dla dorosłych są również formy stałe. Są to różne zajęcia rekreacyjne, są zajęcia, różne spotkania członków klubów seniora. Mamy pod opieką 4 kluby seniora. Ale też działalność imprezowa. I z taką właśnie jedną z imprez, która już ma dzisiaj właśnie swoją 10. edycję, prawie tak jak Unia Europejska, to jest właśnie Biesiada po Sieradzku. Przed 10 laty wymyśliłam, że dobrze byłoby mieszkańców blokowisk, którzy najczęściej właśnie wędrują tylko przy swoich blokach, przenieść w jakieś urocze miejsce. Tym uroczym miejscem według mnie jest właśnie Sieradzki Skansen. Chciałam po pierwsze to miejsce ożywić, połączyć prezentację folkloru sieradzkiego, który już jest, tak można powiedzieć, reliktem, zanika, z dobrą zabawą. I to nam się przez 10 lat znakomicie udawało. Członkowie spółdzielni doceniają działalność kulturalną Spółdzielczego Domu Kultury. Właśnie za to, że mogę uczestniczyć w chórze i śpiewać i że organizujemy różne właśnie spotkania takie, na których śpiewamy jako seniorzy. I bardzo jestem zadowolona, że tutaj jestem. Imprezy organizowane przez Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową to okazja do miłego spędzenia czasu i dobrej zabawy. No jest bardzo fajnie. Zespoły występują różne. I jakieś ludowe i na pewno tam jakieś jeszcze inne. No ja akurat rzadko tutaj bywałam. Ja jestem tutaj może drugi, trzeci raz, ale uważam, że to jest bardzo fajne takie coś. Dobrze, że organizują, bo przynajmniej ludzie mogą się trochę rozerwać, prawda, zabawić, spędzić miło czas. No i uważam, że to jest naprawdę super. A tutaj taka prawie rodzinna atmosfera. Taka rodzinna, fajna, bo jest wesoło, pożartujemy, spotykamy się tak z tych innych spotkań, to te same osoby prawie że przychodzą, więc się już tak znamy i z widzenia, i rozmawiamy, żartujemy, no, wspominamy, także różnie, wesoło jest, po prostu jest wesoło, przyjemnie. Każdy członek Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej może otrzymać bezpłatne porady, jak i informacje na temat możliwych form pomocy i wsparcia w chwili, kiedy pojawiają się jakiekolwiek problemy, nie tylko związane z działalnością z funkcjonowaniem w spółdzielni, ale również jakiekolwiek problemy socjalne pojawiają się w naszych rodzinach. W działalność Spółdzielczego Domu Kultury wpisują się także konkursy plastyczne i literackie dla dzieci i młodzieży. W maju została rozstrzygnięta 5. edycja konkursu literackiego Ekoosiedle i plastycznego Przywołujemy Wiosnę. Konkursy skierowane były do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na konkurs literacki wpłynęło 101 prac pisanych zarówno prozą, jak i wierszem. Oceniało je 3-osobowe jury w składzie Wiesława Kruszek, Ewa Jaśkiewicz i Anna Baśnik. Pomyśl już teraz o naszej planecie, zanim się stanie jednym wielkim śmieciem.
Byłby to problem nie lada. Zatem już teraz pomyślmy o odpadach. Bo śmieci i odpady nie są jednakowe. Są szklane, papierowe, a także plastikowe. Więc posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady. Dziwnym trafem deszcz nie leje. Patrzę, a na dworze, o Boże, pełno ludzi, kto ich za wcześnie budzi? Zaczęli sprzątać osiedle, a nie całymi dniami siedzieć i jeść knedle. Myślę sobie, co im się stało, przecież ich nie było wcale mało. Pomyślałam chwilę, dwie, i już mnie coś rwie, żeby pomóc im posprzątać nasz świat, żeby każdy kwiat mógł żyć, a nie być. Więc wstałam i ja, i zaczęłam sprzątać świat. W mojej głowie ekopomysł, super plan. Zaprojektuję dom z recyklingowych złożonych ścian. Będzie funkcjonalny i ergonomiczny. Modny, niebanalny, po prostu śliczny. Nie będą żadnych trucizn kominy emitować. W ekotechnologię warto inwestować. Wokół mego domu park zaplanowałam. Ciekawe gatunki drzew w nim przewidziałam. Wyrosną tam cisy, świerki, kosodrzewina. Wszystkim ekosceptykom zaraz żadnie minę. Alejki dosadzę wierzbami i topolami. Będą tam spacerować mamy z maluchami. Zawita tu bocian czarny, zajrzy sowa prawdziwa. Wiele innych ptaków często tu przybywa. Wyjątkowy klimat właśnie tu być musi. I czyste powietrze, ptasi gości kłusi. I żadne śmieci się tutaj nie walają, swoje przeznaczenie w kontenerach mają. Na dachach srebrzą się solary i chociaż niektórym mieszkańcom jeszcze brak wiary, to jest to technologia przyszłości i w naszych domach wkrótce zagości. Jak na ekoarchitekta przystało, wiem, że mój projekt kosztuje niemało. Lecz szybko się ta inwestycja zwróci, gdy przekona się do niej wielu ludzi. Ja po raz pierwszy pracowałam w tym roku w komisji konkursowej, więc nie mam porównania z lat ubiegłych. Myślę jednak, że poziom można ocenić jako dobry. Zwłaszcza tutaj bym wyróżniła gimnazja, gdzie było rzeczywiście tych prac najwięcej, w związku z tym był spory wybór. No, głównie uwagę zwracałyśmy, bo panie pracowały w jury, na zgodność z tematem i na taki ciekawy sposób ujęcia tego tematu również. No, także strona językowa tutaj była bardzo istotna i z tym niekiedy bywały problemy. Ja już tutaj mówiłam w podsumowaniu konkursu, że zwłaszcza interpunkcja sprawia dzieciom sporo problemów. To znaczy, nie wiem, być może to wynika z tego, że się nie zwraca uwagi po prostu na tę interpunkcję. No, tymczasem ten przecinek, tak jak mówiłam, jest tu jednak znaczący. Myślę, że gimnazja, może to są dzieci w tym wieku, że one tak bardziej się mobilizują do takich konkursów. Szkoły podstawowe również. Mniejszy chyba jest odzew w szkołach ponadgimnazjalnych, aczkolwiek tutaj mieliśmy też prace bardzo ładne, zwłaszcza prozę. Tutaj bym wyróżniła opowiadanie Kruk, które rzeczywiście no, mnie najbardziej przypadło do gustu. Myślę, że inni członkowie komisji także tutaj się zachwycali nim. Zwolniłem. Zmieniłem kierunek na przeciwny. Mój dom znajdował się kiedyś w innym miejscu. Nigdy nie zapomnę tego dnia, gdy po długiej podróży chciałam zawrócić, lecz nie było do czego. Drzewo nie stało już prosto. Chwiało się, aż w końcu upadło. Słyszałem dźwięk łamanych gałęzi, głośne piski, metal rozrywający słoje. Nie zrozumiałam wtedy i nie rozumiem do dziś, co ludziom przeszkadzał mój dom. Przyniosłem się. Liście inaczej już umiały. Starałam się gdzieś przynależeć. Po tej chyba mi się udało. Usiadłem więc na koronie mniejszego drzewa w parku. Często tutaj przesiadywałam. Było to nieliczne miejsce w mieście, gdzie jeszcze śpiewały ptaki. Lubiłem więc słuchać, rozkoszować się. Zbierać im jedzenie też lubiłem. Przecież musiałam coś jeść. Więc moja praca była pisana w pierwszej osobie jako kruk. I kruk na początku opowiadał o swoim domu, który stracił przez złych ludzi, którzy ścięli mu jego ukochane drzewo. No i później poszukuje pożywienia w parku. No i niestety trafia na same gumy, pety oraz szklane butelki, tak? I niestety kaleczy się o te butelki i praca kończy się w momencie, kiedy on no, jakby leży i cierpi, tak jakby. No. Że w sumie nie wiemy, czy przeżyje do końca. Na konkurs plastyczny wpłynęło aż 316 prac. Oceniali je plastycy Cezary Zdrojewski, Magda Kacprzak i Arkadiusz Piasecki. Bardzo lubię plastykę, dlatego wzięłam udział w tym konkursie. Uwielbiam rysować.
No, pozwala mi to wyrażać różne rzeczy w swoich rysunkach. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace, zarówno literackie, jak i plastyczne, zostały opublikowane w małej książeczce wydanej przez Spółdzielczy Dom Kultury. Każda osoba, czy ma lat 5, czy 105, posiadając jakieś marzenia, umiejętności, zdolności, pasje, chcąc je rozwijać i dzielić się z innymi, ma możliwość po prostu przyjścia tutaj i pokazania się albo uczestniczenia w zajęciach. I na pewno każdy dla siebie coś znajdzie, a jeżeli nie ma takiej formy, to po prostu może ją zaproponować i myślę, że na pewno coś takiego tutaj powstanie. Wiele form zanika, ale pojawiają się również inne. A przykładem chociażby takiej inicjatywy ze strony członków spółdzielni jest otwarcie w ubiegłym roku, bo to już prawie rok będzie, czwartego klubu seniora w pomieszczeniach Śląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Bohaterów Września. Klub się nazywa SSM-ka. Jest to klub seniora, który liczy ponad 60 osób i bardzo intensywnie pracuje. Zapraszam zatem wszystkich bardzo serdecznie do siedziby Spółdzielczego Domu Kultury, Aleja Pokoju 11C, a jak również na stronę internetową w celu uzyskania wszelkich innych informacji, śledzenia tego, co tutaj się dzieje, no i bycia otwartym i uczestniczenia we wszystkich proponowanych imprezach przez Śląską Spółdzielnię Mieszkaniową.